Tak, znowu ja chcę Wam przedstawić kolejną prezentację. Tym razem chcę Wam przybliżyć, czym jest konsensus. Chcę też powiedzieć, że nie jestem jakimś tutaj ekspertem od konsensusu, żadnym coachem, facylitatorem. Po prostu badam temat z racji tego, że też właśnie w okrągłym miasteczku chcemy podejmować decyzje poprzez konsensus i chciałbym się z Wami podzielić to, co się dowiedziałem do tej pory, to co wiem. Tak więc tak, są oczywiście inne formy podejmowania decyzji. Jednym z nich jest właśnie, jak wszyscy znacie i wiecie, głosowanie. No oczywiście, co jest najgorsze w głosowaniu, to, że jest jeszcze fajnie, jeżeli w głosowaniu jest w miarę jednomyślność, że wszyscy zagłosują tak samo, wtedy wszyscy się czują zadowoleni, ale gorzej jest, jeżeli 50% ma odmienne zdanie i kto po prostu przegra, ten czuje się, no, że nie ma wpływu na podjętą decyzję, musi się po prostu pogodzić z tym, co inni powiedzieli. Jakby czuje się pokrzywdzony w tym całym procesie podejmowania decyzji. No, musi żyć z tym, że coś jest inaczej niż on w ogóle chce, tak? No i właśnie tutaj takie różne patologie się z tego wszystkiego rodzą. Jak właśnie wszyscy je znamy, chociażby z polityki. Kolejna forma podejmowania decyzji, czyli kompromis, no także nie jest do końca dobry. Kompromis jest takim nastawieniem, że ja chcę coś ugrać dla siebie, a oponent chce coś dla siebie. I się po prostu ścieramy, jakby tak właśnie coś za coś, tak? Ty musisz ustąpić, ja ustąpię to, ty tamto. I to jest taka gra taktyczna tak naprawdę, tak? Czyli taktyka, manewry strategiczne właśnie. Także siła perswazji, tak jak macie tutaj ten obrazek, który znalazłem w internecie, gdzie właśnie siłą perswazji można tak oszukać tego właśnie swojego przeciwnika tak naprawdę, że on myśli, że rzeczywiście coś dostał od reszty grupy, tak? A tak naprawdę został wyrolowany, wykiwany. No i to nie jest właśnie granie razem w zespole, tak? To jest właśnie ścieranie się tak naprawdę. Właśnie dlaczego konsensus, tak? No, bierzemy pod uwagę każde zdanie mniejszości też, tak? Czyli w konsensusie jest prawo weta, tak? Czyli powiedzenie, nie, mi się to absolutnie nie podoba z jakiegoś powodu, to wejście też Wam powiem dalej, dokładniej. Ale właśnie dzięki temu grupa wie, że każdy może coś powiedzieć, mieć swoje zdanie, przez co wszyscy dbają o to, żeby dojść do tego porozumienia, bo inaczej nic nie zostanie podjęte tak naprawdę, tak? No i poza tym każdy czuje, że ma tam ten swój wkład. Może coś wnieść, coś zmienić, coś zaproponować. No i przede wszystkim współpracujemy, tak? Czyli w odróżnieniu do pozostałych metod. Czyli pracujemy ze sobą, razem, a nie za kimś, czy za czymś, albo przeciw sobie, tak? To było w przypadku pozostałych tamtych metod, tak? I to jest właśnie sedno konsensusu. Pracujemy ze sobą, tak? To jest bardzo ważne. I nie ma tu właśnie tych gier za kulisami, tych gier strategicznych, manewrów i tak dalej. Każdy czuje swój wkład niesiony w podjęte decyzje, tak jak mówiłem, tak? Że każdy ma tam prawo coś powiedzieć, wypowiedzieć się, swoje obawy powiedzieć, albo czy mu się coś podoba, nie podoba. Przez to zwiększa się zaangażowanie każdego, tak? Że buduje się przez to zaufanie. I każdy jest wygranym w sensie takim, że nikt nie czuje się poszkodowany, tak jak na przykład w konsensusie, w kompromisie czy w głosowaniu, gdzie czuję, że tak, to jest rzeczywiście to, co czuję, ta podjęta na przykład decyzja już ostateczna, tak, każdy czuje finalnie, tak, to jest to, co chcemy zrobić i jest entuzjazm, robimy to. Czego brakuje w pozostałym. I właśnie to też warto podkreślić, że konsensus nie jest takim, nie wiem, złotym środkiem na wszystkie konflikty i problemy, ponieważ wymaga po prostu pewnych warunków, tak? W niektórych warunkach po prostu nie da się zastosować konsensusu. No jak na przykład, no nie wiem, handel, tak? Ja jako kupiec chcę jak najwięcej, za jak najwyższą kasę coś sprzedać, a ktoś chce kupić jak najtaniej, tak? I tu nie ma wspólnego celu. To jest dalej właśnie ścieranie się trochę, tak? Nie współpracujemy za bardzo, tylko gramy dla siebie. A w konsensusie musi być ten warunek, że właśnie wspólny cel mamy, tak? Że razem coś chcemy jako grupa osiągnąć i wszyscy wiemy, jaki ten wspólny cel jest, wszyscy go rozumiemy i jesteśmy gotowi, żeby ten wspólny cel osiągnąć, tak? Jesteśmy gotowi do tej współpracy.
I każdy jest zaangażowany w tą współpracę, tak? Czyli w osiągnięcie też konsensusu, że nikt właśnie nie gra dla siebie, tak? Musi rozumieć, że gra dla całej grupy. Zaufanie i otwartość, tak? Musimy sobie ufać właśnie w tym, że ktoś inny też gra dla całej grupy, a nie dla siebie. Jeżeli nie ma tego zaufania, to rodzi coś takiego, skoro ja mu nie ufam, on coś kręci dla siebie, to może ja też tak zrobię, tak? I już się wszystko rozwala i konsensusu nie ma. Wystarczająco dużo czasu, po prostu konsensus jest, jak się pewnie domyślacie, dużo bardziej czasochłonny, to wymaga procesu, a nie po prostu spotykamy się, podnosimy ręce, do widzenia, załatwione, tak? Nie, tutaj jest na odwrót, tutaj mielimy temat po prostu, tak? Wymaga to dużo czasu. Można osiągnąć szybszy konsensus, ale to wam też powiemy, jak to zrobić. Ale to też nie jest tak do końca taki aż bardzo szybki. Przejrzystość procesu, czyli wszyscy członkowie, którzy godzą się podejmować decyzje przez konsensus, muszą dokładnie wiedzieć, czym jest konsensus, co tam mogą zrobić, jakie mają prawa głosu, na przykład jak działa weto, kiedy mogę wetować, kiedy jest to jakieś tam niedopuszczalne na przykład. Aktywny udział każdego, kolejny właśnie warunek, że może nikt tam nie siedzi osowiały i nie słucha i w ogóle, nie wiem, siedzi na uboczu i udaje, że coś tam robi, tak? No nie, no musi aktywnie w tym uczestniczyć, słuchać każdego aktywnie i myśleć, kombinować, gdzie tu szukać rozwiązania. No i musi być też dobra facylitacja, czyli taka osoba, można powiedzieć, bezstronna, która ułatwia całej grupie podjęcie, dojście do tego konsensusu, czyli też szuka tych wspólnego gruntu, wspólnych zaczepień, gdzie można coś zbudować razem. No i często właśnie przed spotkaniem warto pewne też przedsięwzięcia podjąć. Właśnie ustalenie przede wszystkim, tak jak mówiłem, czym jest ten konsensus dla całej grupy, jak z niego korzystać, tak? Ustalenie, czym jest weto, w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Tutaj grupy podchodzą do tego weta w dwojaki sposób. Można na przykład wetować wtedy, kiedy mam osobiste obiekcje, co jest bardzo stopować podejmowanie decyzji, tak? Bo z jakichś moich osobistych pobudek po prostu mówię weto. Można do tego podejść trochę lżej, tylko wtedy wetować, kiedy po prostu burzy to cele, jakie są w grupie, tak? Na przykład grupa jest propokojowa, działa na rzecz pokoju i szuka funduszy i ktoś rzuca propozycję, tutaj taka firma XY ma kasę i możemy od niej coś wziąć, tak? Ale ktoś przedstawia dowody, ta firma handluje bronią, tak? No to się mija po prostu z celem naszej grupy, tak? Brać kasę od kogoś, kto handluje bronią dla grupy propokojowej, tak? No to ktoś mówi weto i takie weto jest uzasadnione, tak? Ale nie jest to pobudka osobista, tak? I tu też warto wziąć pod uwagę, że weta osobiste mogą bardzo zakłócać też proces i często są rzadko stosowane. Przygotowanie agendy spotkania, też właśnie warto przed spotkaniem uzgodnić, czy dany punkt rzeczywiście jest sens go omawiać w całej grupie, czy może jednak może to zrobić mniejsza grupa albo jakaś grupa robocza, która specjalnie się będzie takimi rzeczami zajmowała. I nie trzeba zawracać właśnie głowy całej grupie, bo to właśnie też chodzi o czas, tak? Żeby nie tracić czasu z całą grupą. I poinformowanie wszystkich o spotkaniu wcześniej, tak? Z agendą, ze wszystkimi dokumentami, żeby ludzie wiedzieli, że na przykład trzeba się zebrać o danej porze, czy poprzez internet, w jaki sposób i tak dalej. No i tak tutaj wypisałem, jak wygląda proces konsensusu. Oczywiście to wygląda tak bardzo formalnie, no w grupie żywiołowej to jednak te punkty to się tak trochę przeplatają, tak? To nie jest tak do końca tak wypunktowane formalnie, ale tak, przede wszystkim to się zaczyna od przedstawienia kwestii do omówienia, tak? Po prostu jest jakiś tam ten punkt programu, bierzemy pierwszy czy kolejny punkt programu i okej, trzeba to omówić, tak? Może to być od razu pytanie, może to być tylko ogólne zagadnienie. Coś mamy do omówienia, co z tym zrobić, tak? Coś tu wynikło i co trzeba zrobić i po prostu ludzie sami rzucają propozycje. Czyli jest to zbieranie tej pierwszej reakcji, pierwszych opinii ludzi, co oni o tym myślą, co oni o tym sądzą. Jeszcze bez propozycji konkretnych, tylko po prostu dowiedzenie się, kto ma jakie zdanie na ten temat. Następnie z tego wszystkiego rodzi się szersza dyskusja, tak? Czyli po prostu mielenie tematów w szerokim takim aspekcie, żeby wyciągnąć wszystkie rzeczy od ludzi,
I właśnie na podstawie już tego dalej, tutaj też facylitator może w tym pomagać, w takim szukaniu tego wspólnego gruntu między różnymi na przykład opiniami, tak żeby właśnie później sformułować z tego wspólnego gruntu taką propozycję, na którą każdy mógłby się zgodzić. I właśnie to formowanie propozycji to jest to właśnie taka synteza, czyli łączenie z różnych elementów tej jednej propozycji. No i jeżeli właśnie coś dalej komuś coś nie pasuje, jest to właśnie takie też poszukiwanie usprawnień, jakichś poprawek do tej propozycji, tak żeby to jeszcze bardziej, no ktoś tam ma jeszcze jakąś obiekcję, ok, to jeszcze coś tam możemy zmodyfikować i tak dalej. I mamy jakąś tam już propozycję, mówimy tak, to i to robimy, tak. I to tak formalnie wygląda, że jest to testowanie, następny etap, testowanie propozycji, ale to się może oczywiście odbywać w dużo też wcześniejszych etapach. Testowanie propozycji, tam też powiem na następnym slajdzie, jest to po prostu już sprawdzamy, czy wszyscy jedziemy po kolei, każdy się wypowiada, co już na tej propozycji konkretnie sądzi. I jeżeli jest zgoda, to po prostu na końcu warto też spisać, co należy zrobić, żeby tą decyzję wdrożyć, czyli rozpisać jakieś zadania, kto się tym zajmie, na kiedy. I to też warto tego przypilnować, żeby to było ustalone. Jeżeli właśnie chodzi o testowanie propozycji, to jest właśnie też ważny aspekt, gdzie właśnie jest propozycja i każdy wyraża swoje zdanie. I ma takie opcje jak właśnie weto, złożenie zastrzeżeń, stanie z boku, albo się po prostu zgadza. I tak, no jeżeli chodzi o weto, to Wam to już mówiłem, tak, jest weto, no to do widzenia propozycja odpada, bo jest właśnie niespójna z naszym celem. No i te weta twardsze, czyli te takie z osobistych pobudek. Tutaj często jest tak, że grupa nowa, świeża, grupa, gdzie się często ludzie zmieniają, warto dać tylko, pozwolić na weta tylko te, które burzą cel całej grupy, tak? Weta te twardsze są przyjmowane ewentualnie tylko w takich grupach, gdzie już ludzie się naprawdę dobrze znają i się nie boją, że ktoś palnie jakąś bzdurę, bo wetuje z jakiegoś tam dziwnego, osobistego powodu. I tak, bo na przykład czytałem ostatnio coś takiego, że na przykład kobieta zawetowała ogólnie stworzenie nawet grupy, która będzie poszukiwała źródeł wody, czy to będzie rzeka, jezioro, czy kopanie nowej studni głębinowej. Na przykład kobieta z pobudek osobistych zawetowała w ogóle powołanie takiej grupy tylko dlatego, że uważa kopanie studni głębinowej za jakby ingerencję w matkę naturę, coś takiego. Takie miała po prostu obiekcje i powstrzymała samą przed robieniem tego. No i dlatego właśnie takie weto może właśnie wszyscy chcą coś zrobić, jedna osoba może przez to coś zablokować, co może być dla innych niezrozumiałe na przykład i może trochę rodzić też konflikty. Dlatego warto dawać, przynajmniej na początku, gdy grupa się też jeszcze mniej zna, tylko weta takie większe, gdzie mija się to z celem grupy. Albo ma ochronić grupę przed podjęciem jakichś głupich decyzji, tak? Albo decyzji, które narażają na zdrowie, czy coś takiego, tak? I jest to rzeczywiście uzasadnione i każdy powie, aha, no tak, no masz rację, tak? Dobra, to weto jest uznane i dobra, szukamy innej propozycji. Właśnie kolejny punkt, czy zastrzeżenie uwagi. Tutaj ludzie mają jakieś zastrzeżenia po prostu do danej propozycji, coś im się jeszcze nie podoba. Warto to powiedzieć, żeby to powiedzieli, żeby to też inni usłyszeli, żeby, a może jednak poszukali jeszcze rozwiązania. Ale ogólnie to polega na tym, że też, że, no dobrze, ja się z tym zgadzam, mam po prostu jeszcze zastrzeżenia takie, tak? Ale ogólnie się zgadzam z propozycją. Kolejna opcja, stanie z boku takie, tak? Czyli powiedzenie, nie, ja się na to nie zgadzam, ale jak wy to zrobicie, to mi to pasuje, tak? Tylko ja nie chcę tego robić, z jakiegoś powodu, tak? Tutaj też czytałem taki przykład o, nie wiem, proteście, tak? Idzie protest ulicą, przychodzi policja i mówi odstąpcie, albo was wszystkich aresztujemy, tak? I ktoś rzuca propozycję, właśnie w drodze konsensusu rzuca propozycję, nie odstępujemy, siadamy połączeni rękoma, siadamy na ulicy i nas nie rusza, nie? Ale ktoś mówi, dobrze, mi to pasuje, ja stoję z boku, bo mnie zwolnią z pracy, jak to zrobię, tak? Bo mnie aresztują, zwolnią mnie z pracy, stracę pracę, to ja stoję z boku, czyli odchodzę od tej grupy, a wy sobie to róbcie, tak? Czyli ja się na to zgadzam, ale właśnie ogólnie się nie angażuję w to z jakiegoś powodu. To też może wynikać nie też z własnych pobudek, ale na przykład z tego, że coś się dzieje wtedy, kiedy ja sobie na przykład jadę na wczasy, tak? I na przykład, no po prostu
no dobrze, no ja się na to zgadzam, ale mnie wtedy nie ma, nie mogę się w to zaangażować, nie będę tego robił, bo i tak mi nie będzie, no to ja wam to pozwalam, ale ja stoję z boku. Tak? No i czwarty punkt to oczywisty, tak, zgadzam się w pełni z tym, co podjęliśmy i po prostu daję na to zgodę. I tu też ważne przy testowaniu, czy jest konsensus, to też rola facylitatora, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w grupie jest entuzjazm z podjęciem tej decyzji, tak? Czy nie jest tak, że ktoś mówi, no, no dobra, no, no tak, no zgadzam się, ale coś tam widać, że ma jakieś grymasy, niekwasy, coś tam i coś nie chce powiedzieć na przykład, tak? I no, musi być entuzjazm, tak, tak, robimy to, tak, fajnie, wszystko się zgadza, tak? I właśnie to też zauważyliśmy, że na przykład na naszych spotkaniach w co-housingu różnie z tym bywało, tak? Ludzie no, kiwali głowami, że tak, ale właśnie nie było tego entuzjazmu, a to też oznacza, że coś może siedzieć, albo są, nie wiem, zmęczeni, może właśnie trzeba powiedzieć, no nie wiem, to może nie chcemy tego robić, tak? Może jesteście zmęczeni, może sobie odpuśćmy, a może właśnie coś siedzi głębiej, co nie zostało powiedziane, wypowiedziane i przedyskutowane. Facylitacja, tak? To jest ważna też rola takiego pomocnika, takiej osoby, która pomaga tej grupie osiągnąć ten konsensus. No i tutaj, no tak, tak. Pomaga ona wyrazić swoje potrzeby i poglądy każdemu, tak, żeby każdy miał dostęp do wypowiedzenia się. Szuka tego właśnie wspólnego gruntu w różnych, też w różnych wypowiedziach, ale też warto, warto, kiedy każdy to robi tak naprawdę, tak? Okej, jestem facylitatorem, niech on będzie, ale żeby też każdy to wyłapywał. Tak, no i pomaga rozwiązywać jakieś tam kwestie sporne. I takie, co jest ważne, czyli właśnie takie cechy, aktywne słuchanie, podsumowywanie i łączenie pomysłów. Aktywne słuchanie polega na tym, to też powinien robić każdy, nie tylko facylitator, czyli odciąć swoje myśli, kiedy ktoś przemawia, tak? Po prostu poczuć tą osobę, co ona mówi i na razie tego nie analizować, tylko wczuć się w jej sytuację, w jej punkt widzenia, czy to jest projekcja, co to ona mówi, czy to jest rzeczywiście prawda, albo jak się ona po prostu czuje w tym stanie, co mówi, jak dyskutuje, jak macha rękoma, jak mowa ciała, tak? Wszystko jest ważne i po prostu poczuć tą osobę, tą sytuację i to jest właśnie ważne, żeby każdy to robił, żeby po prostu nie przerywał jej, nie, już ja swoje wiem lepiej, tak? Nie, po prostu poczekaj, daj jej powiedzieć, poczuj to sedno, co ona chce powiedzieć, tak? Czy to jest osoba zatrudnia? Ten facylitator? To może być różnie. Może być to osoba, która jest z grupy i tutaj ona musi wyróżnić sama, że teraz ja mówię swoje zdanie za siebie, to podkreśla i mówi, dobra, teraz jestem facylitatorem. Żeby to grupa wiedziała, kiedy ja mówię za siebie, a kiedy facylituję. Ale może to być odrębny facylitator, który po prostu nie jest w grupie, ale no, musi znać cele grupy, musi znać tę grupę i po prostu im tylko pomaga. Tak? No i rola samych spotkań jest ważna, żeby ci ludzie się właśnie spotykali, tak? Bo te spotkania właśnie wspierają, angażują, wzmacniają tych ludzi. No i czują radość, kiedy właśnie wspólnie coś przedsięwzią, że właśnie trzeba coś zrobić i wspólnie to poprzez konsensus ustalą. Właśnie ważna jest rola spotkań, żeby też rola facylitatora, żeby te spotkania rzeczywiście były, no, żeby tam ludzie przychodzili z radością i z kolejnym entuzjazmem do działania, a nie, o nie, znowu spotkanie, o nie, znowu coś tam, znowu, nie wiem, znowu mnie krzyczą, albo coś tam. No to już znaczy, że coś już się zepsuło dawno temu, tak? I na przykład na kolejnych spotkaniach, tak? I tu już zawaliliśmy sprawę, albo facylitator coś zawalił, no, w zasadzie cała grupa zawaliła, tak? Właśnie zadania też facylitacji, tak? Czyli pomaganie grupie w podjęciu decyzji. No tak ogólnie mówiąc, tak, i utrzymanie ustaleń struktury i procesu spotkania, czyli chodzi o to, że przeważnie grupa ma jakieś swoje wewnętrzne ustalenia, na przykład przy takich spotkaniach, no, na przykład ustalamy wspólnie, że jedna osoba mówi naraz, tak, i jej nie przerywamy, tak, i to też ułatwia facylitatorowi, bo jeżeli zacznie się wtrącanie, to facylitator mówi, spokojnie, przecież wspólnie wszyscy ustaliliśmy, że jedna osoba mówi naraz, tak. Utrzymanie spotkania skoncentrowanego na jednej kwestii, no to oczywiste, tak, żeby nie skakać po tematach, żeby ustalić jedną sprawę najpierw, a później zająć się kolejną. Jeżeli coś wyjdzie w trakcie, że coś trzeba omówić, to po prostu trzeba zapisać na boku, tak, to jeszcze trzeba później omówić, tak, ale na razie skupiamy się na tej jednej kwestii. Utrzymanie przebiegu rozmowy dostępnego dla każdego. Tu też właśnie ważna sprawa, że ludzie mają różne charaktery. Jeden jest gadatliwy i może gadać przez całe spotkanie i tak naprawdę ludzie czują, że tylko on podjął decyzję. Tak?
I to jest właśnie błąd, tak? Tutaj facylitator też musi powiedzieć, dobra, spoko, ty już tyle mówiłeś, daj powiedzieć się innym, tak? Albo ma wyłapać, że o, ta osoba w ogóle jeszcze nic nie mówiła, tak? To może zapyta, a co ty o tym myślisz, tak? I to jest też rola facylitatora, żeby właśnie zauważył, że żeby każdy wypowiedział swoje zdanie, żeby każdy czuł, że rzeczywiście wniósł jakiś wkład w podejmowanie to danej decyzji. I także ułatwianie, jeżeli chodzi o ludzi też niepełnosprawnych, no też takie sprawy też z innego rzędu, że właśnie czy wszyscy widzą, na przykład tablicę, ktoś jest niedowidomy, to żeby usiadł bliżej, czy są jakieś zajęcia wydzielenia się grupy, to czy ludzie na wózkach inwalidzkich rzeczywiście będą mieli możliwość tam jakoś manewrowania i tak dalej. Czyli uczynienia tego spotkania przystępnego do każdego. Wyjaśnianie i podsumowanie kluczowych kwestii. No też ważna sprawa, że jest dyskusja, jest trochę tam rumor i w końcu no to na czym stoimy, tak? I to facylitator musi podkreślić, aha, to teraz podsumowuję, tak? Ustaliliśmy na razie coś takiego, okej, to wiemy, gdzie jesteśmy. I też warto, żeby tam co jakiś czas sobie takie kluczowe kwestie podsumowywać. No i testowanie konsensusu, to też facylitatora rola, żeby właśnie jest decyzja, to właśnie tak jak Wam przedstawiałem, rundka dookoła, testujemy konsensus, czy się wszyscy na niego zgadzamy. No i pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów, czy też wyłapywania, czy no, różnych, jakby to powiedzieć, projekcji ludzi na daną sprawę, co może się nie okazać prawem do końca, bo ktoś czegoś nie zrozumiał, albo coś sobie po prostu bzdurał i trzeba mu coś wyjaśnić. Utrzymywanie spotkania w ustalonych ramach czasowych. No, oczywiste, żeby to się też nie przedłużało, żeby na dany punkt, jeżeli mamy jakąś agendę spotkania, żeby wszystko było w czasie zgrane. No i zapewnienie, że spisane są kluczowe działania, czyli już na końcu, jak już są podjęte decyzje, tak, żeby to było spisane, co podjęliśmy, kto to zrobi, na kiedy i tak dalej. I no, jakie warto, żeby taki facylitator miał cechy, umiejętności, czy właśnie umiejętność słuchania, umiejętność strategicznego zadawania pytań, aby móc prawidłowo zrozumieć punkt widzenia każdej osoby. To jest właśnie bardzo ważna cecha. Myślę, że Piotrek ma taką cechę. Takie właśnie zadania takiego pytania, żeby właśnie wyciągnąć od ludzi dalej coś, albo coś, co oni myślą, że jest, a tak naprawdę jest inaczej. Tak? I to właśnie trzeba wydobyć od tych ludzi, bo czasami ludzie nie potrafią sami tego powiedzieć. Zrozumienie, jakie są cele spotkania oraz długoterminowe cele grupy. No też ważne, żeby właśnie facylitator, jak ma jakąś grupę, którą prowadzi, to żeby widział, o co tam chodzi, co oni chcą tak naprawdę zrobić. No i zaufanie, że konsensus można osiągnąć. Jeżeli facylitator nie ma tej energii i nie wierzy w konsensus, no to się minął z powołaniem. Neutralność do omówionych zagadnień, no po prostu facylitator zachowuje neutralność, nie faworyzuje jednych rozwiązań kosztem innych i tak dalej. Szacunek do wszystkich uczestników, czyli wszystkich traktuje porówno. Ma być to dyskusja równych ludzi, a nie właśnie no też faworyzowanie i tak dalej. Jasne myślenie i obserwacja, czyli właśnie facylitator ma wiedzieć, co się dzieje, tak? O czym ludzie mówią, co ludzie czują. Co jest właśnie tak naprawdę mówione, a nie jakieś zasłony dymne i tak dalej. Musi wiedzieć, że aha, to jest zasłona dymna danego człowieka, a tak naprawdę on myśli coś, może myśleć coś się za tym kryje. Tak? Trzeba głębiej grzebać, że tak powiem. Tak? Asertywność. Tak? Wiedzieć, kiedy zdecydowanie wejść, powiedzieć coś nie, sorry, coś tu nie gra, coś. Tak? No, zrobić jakby trochę porządek z ludźmi, tak? Którzy coś za bardzo, czy agresywnie, czy nie wiem, się zachowują. Nadać odpowiedni kierunek spotkaniu. I energia, uważność do wykonywanej pracy, tak? Czyli musi być to właśnie osoba z jakimś tą energią, entuzjazmem, właśnie z tym zaufaniem, że ten konsensus można osiągnąć. I to właśnie też warto zaznaczyć, że facylitator nie jest takim przewodniczącym grupy, czyli on nie mówi, co ma grupa robić, to grupa ma wiedzieć, co chce, co robi. On właśnie tylko im pomaga, jak to osiągnąć, a nie mówi za nich, nie, macie zrobić to i to. Nie, nie, to grupa ma wiedzieć. W żadnym wypadku nie podejmuje decyzji za grupę, tak? Oraz nie bierze na siebie funkcji, za które ponosi odpowiedzialność grupa. Czyli to grupa podejmuje decyzję tak naprawdę, grupa ponosi za to odpowiedzialność, grupa się na to zgadza, facylitator tylko tak im pomaga. I dobry facylitator zostaje neutralny i pomaga członkom spotkania
pamiętać, że to jest ich sprawa, a oni ją tylko prowadzi, a on ją tylko prowadzi. I sukcesem spotkania jest wzajemna odpowiedzialność całej grupy. Facylitator musi zdawać sobie sprawę z tego i zawsze dążyć do porozumienia grupy, niż tylko używać samych technik lub działań facylitacyjnych. Tak, czyli chodzi o to, że facylitator nie jest tam tylko po to, żeby rzucić jakieś techniki i tyle, tak? On musi rzeczywiście się w to też zaangażować, bo on jest jakby też częścią tej grupy. Współfacylitacja, tu też właśnie role facylitatora mogą być podzielone na wiele osób, tak? To nie musi być jedna osoba i nawet fajnie, jeżeli jest to kilka osób, ponieważ się odciąża jednego człowieka od robienia różnych czynności. Na przykład jedna osoba może śledzić, kto i w jakiej kolejności się zgłasza, że chce coś przemawiać, tak, że chce mówić. No przeważnie jest to jakaś tam kolejność, ewentualnie taką osobą może coś pilnować, a ty już mówiłeś za dużo, to teraz oddajmy głos innej osobie. Inna osoba może śledzić klimat spotkania, to też jest ważne, żeby widzieć, jak się ludzie zachowują, jakie mają, nie wiem, grymasy na twarzach, czy mają zadowolenie, jaką mają mowę ciała. Po prostu taka osoba może widzieć, że już jest na przykład znużenie i może powiedzieć, no dobra, może zróbmy przerwę, bo już połowa ludzi śpi, na przykład coś takiego. Pilnowanie ram czasowych, kolejna osoba do po prostu pilnowania, jak stoimy z czasem, może po prostu powiedzieć, sorry, już ten, mam jeszcze tylko pół godziny, coś przyspieszmy albo przynieśmy spotkanie na inny czas. Spisywanie protokołu ze spotkania, kolejna rola, którą może objąć inna osoba, po prostu spisuje, co się dzieje na spotkaniu. Może spisywać też podsumowania i je czytać po prostu, co ustaliliśmy do tej pory, na czym stoimy. No i pod tym może właśnie stworzyć cały protokół ze spotkania, może też spisać, kto się ma czym zająć i tak dalej. Może być też osoba, to już na takich dużych spotkaniach, rola oddźwiernego, który po prostu stoi przy drzwiach i mówi przybyłym gościom, co akurat zostało ustalone, o czym się toczy dyskusja, może ich tak pokrótce lekko wdrożyć i oni już wiedzą mniej więcej, o co chodzi. No, może też pokazać, są poczęstunki, toalety. No, albo jak ktoś wychodzi na chwilę, to może znowu mu powiedzieć, co się dzieje na spotkaniu. No i sporządzanie protokołu, tak? Dlaczego warto też sporządzać protokół ze spotkania, tak? Czyli przypomina ludziom o tym, co sami ludzie zadeklarowali, że zrobią i na kiedy. Po prostu jest to spisane. Zapewnia on dokładny zapis decyzji na przyszłość. Tak, czyli wiemy, kiedy ktoś już coś zapomni, to może tam zerknąć, zobaczyć, aha, tak to ustaliliśmy. Informuję ludzi, którzy byli nieobecni na spotkaniu, o tym, co się stało. No takie oczywiste, tak, albo jak ktoś dołączy, ktoś nowy, to właśnie też może się zapoznać z protokołami dotychczasowymi, co dana grupa ustaliła i jak to przebiegało. Sporządzający protokół może również pomóc pchnąć spotkanie naprzód poprzez podsumowanie dyskusji na podstawie wykonanych notatek. No tak jak właśnie mówiłem na poprzednim slajdzie, osoba, która sporządza notatki, może także pomagać w tym, że czyta takie coś, co zostało spisane i wtedy grupa wie, na czym stoi. Konsensus w dużych grupach. Tutaj właśnie można powiedzieć, pojawia się problem, jak trzeba zrobić spotkanie dla, nie wiem, 1000 osób, tak? Nawet czytałem spotkanie do 9000 osób, tak? No i zrób tu konsensus, tak? Nawet ci ludzie nie mogą się zebrać w jednej sali, tak? Jest ich za dużo. Dlatego wtedy takich ludzi dzieli się najczęściej na pewne grupki, albo są to grupy, które już powstały w sposób naturalny, tak? Na przykład poprzez to, że należą do danej organizacji, do danej, nie wiem, do danej fundacji, czy mieszkają w danym mieście, tak? Już istnieją te grupy jakby lokalnie. I wtedy po prostu, jeżeli chcą te grupy wspólnie podjąć jakiś temat, podjąć jakąś wspólną decyzję w jakimś działaniu wspólnym, to każda z tych, to się spotykają, każda z tych grup wyłania rzecznika swojego, tak? Czyli taką jedną osobę, która ich reprezentuje w Radzie Rzeczników. I po prostu albo cała grupa ze wszystkimi w jakiś sposób, na przykład przez internet, albo spotykają się tylko rzecznicy i na przykład ustalają, co trzeba przedyskutować. Jeżeli jest ustalone, co trzeba przedyskutować, to ci rzecznicy wracają do swoich grup i wewnątrz grup też drogą konsensusu podejmują jakieś decyzje, jakieś propozycje, wystawiają pewne propozycje co do danej kwestii, jaką trzeba omówić. Jeżeli coś ustalą, to rzecznicy z powrotem wracają do Rady Rzeczników i oni między sobą wymieniają tylko informacje, co ich grupy ustaliły. Co się komu podoba, co się komu nie podoba, czy ktoś się już na to zgadza, czy nie.
Jeżeli jest coś znowu do omówienia, a przeważnie jest, to znowu ci rzecznicy wracają do swoich grupek i znowu mielą temat, że tamta grupka twierdzi coś takiego, aha, dobra, to co z tym zrobić? I mielimy to w swojej grupie, tak? I tak dalej. I znowu do Rady Rzeczników wracają rzecznicy, aż w końcu rzecznicy stwierdzą, że tak, moja grupa się na to zgadza, rzeczywiście tak ustaliliśmy, że to się wszystkim zgadza i konsensus jest podjęty. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że warto mieć dwóch rzeczników. Tutaj na przykład jeden tylko mówi innym rzecznikom oraz ich słucha i jakby mówi, co jego grupa na ten temat sądzi. Tak? Jest jakby osobą, która przekazuje informacje swojej grupy innym rzecznikom, a drugi rzecznik jakby słucha każdego rzecznika i spisuje, co jego grupa sądzi. Tak? Tak, żeby ten drugi nie musiał jeszcze pamiętać, co mówił każdy rzecznik po kolei. Tak? Dzięki czemu jest dużo, dużo łatwiejsza rola takich rzeczników. No i oczywiście, że jest jeszcze więcej osób, na przykład jak był konsensus w Niemczech prowadzony z 9000 ludzi, można zrobić jeszcze kolejne warstwy takich rad rzeczników, tak? Że znowu jest rada rzeczników na przykład, tak? Że jak tych rzeczników będzie na przykład znowu, nie wiem, 200, no to znowu trzeba ich tu podzielić, tak? I tak dalej. Okej. Facylitacja na spotkaniach wirtualnych, to co właśnie też mówiłem w Kohoto, czyli właśnie taka możliwość spotkania się, ale poprzez internet na przykład. Tutaj oczywiście jest też wada, że ludzie się nie widzą, tak? Nie mają tego kontaktu wzrokowego, nie mają mowy ciała, co jest też ważne, jak się dany człowiek zachowuje. No jest tylko jakaś tam informacja pisana. Tutaj narzędzi są przeróżne. Są to na przykład narzędzia czasu rzeczywistego, jak na przykład wszelkie czaty internetowe, nie wiem, Skype'y, czy na przykład dokumenty czasu rzeczywistego, jak Google Docs, czy PiratePad, gdzie można po prostu pisać i wszyscy widzą, co ja w danej chwili piszę, jakie klawisze wciskam. Oczywiście na spotkaniach czasu rzeczywistego wszyscy muszą być także na danym spotkaniu, w danym czasie umówieni. I są także narzędzia czasu nierzeczywistego, jak na przykład poczta e-mail, no, gdzie każdy może sobie przeczytać taką wiadomość w danej chwili, nie musi być, no, wtedy, kiedy jemu to odpowiada, kiedy ma czas, nie musi być na danym spotkaniu o konkretnej porze dnia i nocy, co może być trudne, jeżeli są też i prowadzone konsensusy międzynarodowe na różnych strefach czasowych, więc wtedy się używa narzędzi czasu nierzeczywistego. Jeżeli chodzi o szybki konsensus, jest to też możliwe właśnie pod pewnymi warunkami, że po pierwsze grupa się już bardzo dobrze zna, ludzie ci już razem wspólnie działali, już wiedzą, czego się można spodziewać po danym człowieku. I wtedy się robi coś takiego, że przewiduje się pewne scenariusze, jakie mogą wystąpić, na którymi trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. I kiedy te scenariusze jakby sobie zaplanujemy, możemy wtedy je na spokojnie omówić, a dopiero później, jak już jest czas na podjęcie tej jakiejś decyzji szybkich, to już mamy to omówione z góry, więc cała dyskusja jest pomijana. Jest po prostu jest jakiś problem do przedyskutowania, dyskusja jest pomijana, od razu przechodzimy do testowania danej propozycji, tak? Czyli od razu, czy weto, czy ktoś stoi z boku, czy ktoś się zgadza, jest entuzjazm, wszyscy chcą to zrobić, jest konsensus i na szybko zrobione. Tak? No to jest akurat takie przykłady bardziej w jakichś protestach, w jakichś takich manifestacjach ludzi, tak, którzy chodzą na ulicę, coś tam, czy nie wiem, czy ruchu Occupy, gdzie na przykład na szybko muszą coś im wyskoczyło i muszą na szybko podjąć decyzję. Zagrożenia w konsensusie oczywiście też są, tak? Żeby nie wyszedł nam pseudokonsensus, tak? Czyli na przykład, jeżeli nie rozumiemy, jak korzystać z weta, po prostu mówimy, tak, możesz zawetować, nie? No ale co, no ale jak? No wszystko, tak? No to wszystko, myśli sobie za wszystko, no to wetuje wszystko, tak? No i trzeba to ustalić, tak? Tak jak właśnie wam mówiłem, tak? Albo cele, albo właśnie osobiste. No, proponowane są właśnie wetowanie tylko, jeżeli chodzi o zagrożenie, a nie osobiste, ponieważ powstrzymujemy całą grupę, możemy powstrzymać całą grupę z jakichś w ogóle dziwnych pobudek, które nikt nie rozumie. Przedkładanie zdania grupy ponad własne. To też jest taka pułapka, że ktoś może bać się powiedzieć czegoś, co czuje, co mu się nie podoba, bo widzi, że inni się fajnie w tym bawią, wszyscy się zgadzają, więc ja będę milczał, nie powiem tego. No i to jest błąd, tak? Tutaj już nie ma konsensusu tak naprawdę, bo ja sam siebie wykluczyłem z tego konsensusu, tak?
jestem niezadowolony, ale to może też z czasem narastać i mogą wyjść jakieś kwasy w późniejszych działaniach czy spotkaniach. Możliwość zdominowania grupy przez silne osobowości. Może powstawać taka właśnie nieformalna hierarchia, co też jest właśnie częstą pułapką, którą trzeba uważać, żeby właśnie osoby, które często mówią, dużo mówią, nie dominowały i nie tylko one mówiły. Tu trzeba uważać na to, żeby też dać możliwość powiedzenia innym swoje zdanie. Przeszkiwanie się nad wyższością czyichś argumentów zamiast szukania rozwiązania omawianej kwestii. To jest kolejna pułapka, w którą wpada grupa, że nie mówisz o sednie sprawy, jaką trzeba mówić, tylko ktoś rzucił argument, ktoś argument do argumentu, już jest pułapka, argumentujemy się na argumenty, a nie na tym, co mamy rzeczywiście ustalić. Brak zaufania, że wszyscy działają dla dobra grupy. Tak, czy to też, jak właśnie mówiłem, że ja sobie myślę, że tak, przyjmuję sam postawę braku zaufania, ponieważ widzę w kimś brak zaufania i już działam na własny interes, a nie na dobro grupy. No jeżeli takie pułapki grupa wpada, no po prostu mamy pseudokonsensus, a nie prawdziwy konsensus. No, będzie tyle. Dziękuję.